sobota 20 lutego. No i niestety nic. Skrzydełka się nie upiekły, jajka się nie ugotowały, futerko niezłapane. Muszę ją zamknąć, bo przyjechaliśmy zmieniać dennicę, a mój bigel się szybciej złapie na to niż ten lis. Słuchajcie, wszystkie dennice wymienione w tej pasiece. Druga pasieka za tydzień. Tutaj dwie rodziny mocno się zrobiły aktywne po wymianie. To widać na śniegu pełno kału, trochę polatały. No i teraz najgorsze, że trzeba to wszystko przetransportować do samochodu. No i niestety, jak widzieliście, lis się nie zainteresował skrzydełkami.
zmiana planów. Wymiana miała być za tydzień, ale z obawy przede wszystkim na to, że za tydzień to ja już nie wjadę do lasu. Jak roztopi się śnieg na drodze, to zwykłym autem sobie na pewno nie poradzę. A tutaj mam ponad 2 km od asfaltu. A drugi temat, że niestety również i w tej pasiece ta sama sytuacja. Nie tak dużo, ale naliczyłem wczoraj około 10 sztuk połamanych. Bo przyjechaliśmy tutaj wczoraj, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. No i niestety rozczarowanie. W tej pasiece również zwierzyna poniszczyła wkładki. Ja powkładałem je wczoraj na głucho, tak na ciepło, żeby już nic więcej nie zostało w nocy zniszczone. No i teraz będziemy wymieniać. Temperatura jest ze 3 stopnie na plusie, słoneczko wychodzi. Tam widzę jakiś ul już problemy miał z jelitem. O, zobaczcie, wczoraj to musiało się wydarzyć. Dużo martwych pszczół, kału. Coś tu było, ale śniegu tutaj jest masakrycznie dużo na tej pasiece. Rozbieżność 10 km pomiędzy pasiekami. O, stres miał. Rozbieżność 10 km między pasiekami, a różnica w ilości śniegu spora. Dobra, bierzemy się za robotę. Wczoraj z żoną, dzisiaj z synem. Robi robotę. Prawy? Tak. Dawaj. O, o kurde. Nie bój się. O. Siatka, Bartek, siatka. No tak, czyli gdzie to siatka. Ale na tym wylotku, przed ostatnim trzecim tego rzędu, no, jest afera. Jest afera. Jest afera.
Słoneczko przyświeciło dziewczynom. A i spójrzcie, przykra sprawa. Znaleziona matura zeszłoroczna na dennicy. I to jest prawdopodobnie ten ul, który jest tam najbardziej poruszony. O, to był ten. Najbardziej poruszony i najbardziej tutaj zafekował okolice. Podejrzewam, że to jest ta rodzina. Trzeba będzie ją ratować. Tam na 100% była biała dennica. I to jest ta sytuacja. O, niestety. No tak bywa. Wymiana dennic 2021 zakończona. Stan w tej pasiece. Wszystkie rodziny żyją. Jeden bez matek. To na pewno. I 7 wkładek połamanych. 7 albo 8. Tak to wygląda. Straty. No ale co zrobić? Trzeba sobie radzić. Dobra, na tym kończę. Jutro pewnie przyjadę, postawię mini plusa na tamtą rodzinę bezmateczną, żeby nie trutowiała. No i tak to wygląda. Pozdrawiam Was ze słonecznych Mazur. Trzymajcie się. Cześć.